Dzień dobry, cześć, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj sobie porozmawiamy o już ostatnich moich pradach ze serii Infusion, tym razem o irysach. Prada Infusion Iris i Iris Cedre. I przyznam, że zastanawiałem się, czy złączyć jakby w jednym filmie te dwa zapachy i tak to postanowiłem zrobić, ponieważ same zapachy są bardzo, ale to bardzo podobne i różni ich jedynie jeden składnik wyczuwalny dla nosa. Zacznijmy sobie więc od nutek. Jest to Prada Infusion Iris, The Iris. Oba perfumy stworzyła Daniela Andrier. Nuty głowy, kwiat afrykański pomarańczy, neroli, pomarańcza, mandarynka. Nuty serca, iris, galbanum, mastyx. Nuty bazy, kadzidło, cedr, benzoes, wetyveria. Od razu przeczytam wam nuty z drugiego zapachu, czyli Infusion Prady Iris Cedre. I nie mam tutaj na fragrancie nut głowy, bazy, jest po prostu poziomo, lecą sobie nutki. Iris Cedr, tunezyjskie, neroli, kadzidło, benzoes. Jak pachną te perfumy? Iris bez cedre. Zwykły iris pachnie jak proszek do prania i szare mydło. Natomiast iris cedre pachnie jak świeża pościel, proszek do prania i cedre, czyli coś cytrusowo-drzewnego. Nie będę tutaj wam wymieniał poszczególnych nut, bo tak naprawdę zapachy te są bardzo proste do opisania i bardzo łatwe dla nosa, ponieważ wyczuwa się tu naprawdę prostotę w tych zapachach. Iris bez cedre pachnie naprawdę jak taki bardzo luksusowo drapiący w nos proszek do prania i szare mydło. Naprawdę pachnie otulająco, przyjemnie, kojąco w moim odczuciu i bardzo kremowo mimo wszystko. Ten proszek do prania, o którym mówię, jest taki właśnie świeży. On jest aż po prostu, jak się sztachniemy nosem, to aż kichamy z tego. Tak właśnie pachnie irys od Prady. Jest ciekawym irysem, ponieważ nie jest mdlącym, nie jest zbyt pudrowym, nie jest zbyt słodkim. On jest tutaj bardzo kremowy, ale właśnie z tą nutą taką świeżej pościeli, tego proszku do prania, takiego naprawdę białego, takiego ach, no tworzy całkiem przyjemną woń. Natomiast Prada Iris Cedre ma dodatkowo jeszcze właśnie nuty bardzo cytrusowe, bardzo świeże, bardzo zielono-drzewne, ale właśnie z tej strony bardzo świeżej. Nie tego drewna takiego starego. Absolutnie to nie jest ta bajka. To jest przeciwieństwo tego, co możemy spotkać właśnie w takich perfumach niszowych, czyli właśnie stare drewno i takie historie. Totalnie przeciwieństwo. Tutaj irys został podany na proszku. Tutaj irys został podany w kremowej bazie cały czas, nieosłodzonej, bo tutaj cały czas czujemy naprawdę tą świeżość. I przypomina mi się również, ja też o tym mówiłem na moim kanale, w przypadku Infusion Iris, Infusion Prady Amant, czyli tej migdałowej serii, że bardzo mi przypomina irysy. I dlatego się zdziwiłem, że tam nie ma irysa. Projekcja i trwałość obu perfum naprawdę jest imponująca, ponieważ pachniemy cały dzień, bliskoskórność dopiero taka naprawdę bliskoskórność pokazuje się po około 8-9 godzinach, natomiast na ubraniach do prania to czujemy, naprawdę. Chociaż jak wypierzemy to, myślę, że może jak macie dobry proszek, taki mocno perfumowany, no to myślę, że jeszcze bardziej podbije ten vibe właśnie proszkowego irysa od Prady Infusion. Mi się to osobiście podoba. Podoba mi się również zapach i tutaj też takie małe skojarzenie, ponieważ podoba mi się Paco Rabanne, teraz już Rabanne, bo jakby marka
zrobiła rebranding i Paco wyrzucili, Rabanne zostało, oni weszli też w kolorówkę, nawet moi drodzy są pomadki, są palety, jest taka moja druga profesja jako makijaż. Mam nadzieję, że będzie mi dane po prostu przetestować te kosmetyki, bo nie widziałem ich jeszcze w Polsce, chyba są już pewnie w Sephorze, ale bardzo mocno wyczekuję, ale do rzeczy. Mówię tutaj o Paco Rabanne Genius Me. To są te takie perfumy, takie miękkie, tam jest 62 ml, i sam flakon jest srebrny. Absolutnie piękna woń proszku do prania i oni chyba nawet podali nazwę tego proszku do prania. Nuty metaliczne, nuty proszkowe, świeżej pościeli. To jest naprawdę te klimaty. Jeśli znacie Paco Rabanne, to właśnie to są te klimaty. No, dla mnie jest to zaraz po cytrusach, zaraz po zapachach waniliowych bardzo przyjemna woń. Już mniej więcej też, jeśli oglądacie moje filmy, wiecie, że właśnie jeśli chodzi o perfumy, to w takie zapachy celuję. Dlatego nic dziwnego, że pokochałem irysy tak samo jak wanilię z Mercedesa i cytrusy z Elganzo. Tak samo pokochałem właśnie te nuty. Uwielbiam, uwielbiam i jeszcze raz uwielbiam. To są zapachy, które dobrze się kojarzą, które są po prostu ładne, które się bardzo ludziom podobają, ponieważ jest to takie domowe ognisko, ale bez właśnie tego płomienia, bez tego ognia, bez tego drewna, bez tych nut, które są typowo określane jako cozy. Dla mnie cozy to właśnie są takie nuty. One są bardzo przyjemne. A nie pogardziłbym Fireplace, tak chyba się nazywają te perfumy, od Repliki. Bardzo bym chciał je powąchać. Może mi się uda dorwać tester, dorwać odlewkę, albo nawet cały flakon, jeśli będzie ok cena. No bo cenę nie da się ukryć, jeśli ktoś jest perfumoholikiem, no to jednak patrzy się na te ceny, ponieważ tych flakonów przybywa, szaf trzeba dokupywać. Myślę, że wiecie, o co chodzi. A na dziś to koniec. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, obserwacji mojego Instagrama Lukasz Makeup oraz zostawienia łapki w górze. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!